Hej, hej. Witajcie, moi drodzy widzowie. Mamy uruchomiony Linux Mint z płytki DVD i będziemy próbowali sobie zainstalować to najnowsze Ubuntu Studio 20.04 na napęd USB pendrive. I mamy tutaj dwa. Gdybyśmy mieli uruchomionego jeszcze Minta z takiego napędu USB, no to byłoby trzy i to byłoby jeszcze bardziej skomplikowane. Ale mamy dwa i tutaj te sumy kontrolne się zgadzają. Czyli to powinno być, nie powinno być z tym problemów, ale musimy sobie zobaczyć, który napęd, gdzie jest zamontowany. Więc mamy taki programik, który się nazywa Disks. On jest tutaj, Disks. O, ten. I jeden napęd ma 16 GB, to jest ten. I na niego będziemy to wgrywać. A drugi to jest taki, na którym mamy te nasze pliki ISO różne i tutaj jest ten Ubuntu Studio. A do wgrania tego ISO na ten napęd USB użyjemy takiego programiku, który się nazywa USB Writer. O. Tylko właśnie tutaj, jak się najedzie na ten na przykład dysk, to tutaj mamy, że to jest SDD1, a ten, na który chcemy wgrywać, to jest SDC1. Ale dlatego, że one są różnej wielkości, to nie powinno być specjalnych problemów, żeby to wysortować, który jest który. Tutaj sobie pójdziemy do tego ISO. Studio. I to. Open. A tutaj to jest właśnie tak. O, tutaj gdyby były tej samej wielkości, no to mogłoby się nam to pomieszać, ale tak wiemy, że na ten chcemy wgrać, więc robimy write i to nam powinno w miarę szybko zapisać, pomimo tego, że to jest dosyć duże i co tam trzy z czymś. Aha, ale tutaj mamy oba
te napędy to są USB 3.1 i one są nawet szybsze chyba niż te USB 3. Także to się pomalutko wgrywa. Tutaj nam jako screen się w tle mamy tego po prostu dlatego, że nie ma go domyślnie na tym w tym mincie. No to po prostu ściągnąłem go komendą. Sudo apt install VocoScreen. I to pobrało. Tak myślałem, czy nie pobrać FFmpega, ale jednak ten VocoScreen jest łatwiejszy w obsłudze i nie jest wcale tak. No, FFmpeg jest mniejszy, ale nie ma takiej dramatycznej różnicy też. No to co? Albo zrobimy sobie przerwę? Może tak. Tutaj pauzę chyba można zrobić jakoś. Na początku znowu jak się rozpędza, to ten VocoScreen będzie troszkę trzeszczał. Ale nam tutaj się obraz wgrał. OK, to close. I tutaj nam porobił takie partycje na tym napędzie Ubuntu Studio. Taka partycja. Tutaj druga. EFI czy EFI FAT. O, i będziemy sobie jutro testowali. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Może początkującym Linuxiarzom się ten filmik na coś przyda. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, cześć.